Zmiany klimatu są nudne. Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście to ważny temat, ale opowieści o zmianach klimatu nie są zbyt interesujące. I wtedy dwutlenek węgla osiągnął poziom 400 części na milion. Kiedy zaczynałem robić ten film, myślałem, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale okazało się, że byłem w błędzie. Co myślisz na temat zmian klimatu? Myślę, że dotyczy to przede wszystkim Australii. To wszystko przez tę warstwę ozonową, to znaczy dziurę w warstwie. Dotychczas ta górna warstwa blokowała różne rzeczy. Warstwa ozonowa robi się coraz cieńsza, czy jakoś tak? Przechodzi przez nią więcej ciepła. Przez warstwę ozonową zmieniają się pory roku. Czyli główny problem to warstwa ozonowa? Tak, tak. Dziura ozonowa jest problemem, ale to nie jest główna przyczyna zmian klimatu. Przypomnijmy, spalamy paliwa kopalne i emitujemy dwutlenek węgla, który powoduje, że więcej ciepła zostaje na Ziemi, a globalna temperatura rośnie. Czy zmieniłyście coś w swoim życiu z powodu zmian klimatu? Ja dbam o recykling. Przetwarzamy odpady. Tak, w Anglii dużo się przetwarza. Coraz więcej rzeczy poddaje się recyklingowi. Recykling, przetwarzamy papier i plastik. Okej, jeszcze raz. Przetwarzanie odpadów jest bardzo istotne, ale nie przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, które pochodzą głównie z transportu i produkcji energii. Zrozumiałem więc, że większość ludzi nie ma pojęcia, czym są zmiany klimatu i co z tym zrobić. Co gorsza, wokół tematu to jest tyle zamieszania, że niektórzy ludzie sądzą, że nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Wątpię w to. Co to znaczy? To znaczy, że nie wiem, czy to prawda. Istnieją inne opinie, które też pochodzą z wiarygodnych źródeł. Uwaga! Przytłaczająca większość naukowców zajmujących się klimatem przyznaje, że zmiany są faktem, a odpowiedzialność za nie ponoszą ludzie. Do społeczeństwa nie dociera jednak ta informacja, ponieważ przegrywa z propagandą firm, którym zależy na ukryciu faktu. Z naukowcami nie zgadzają się ci, którzy zarabiają na węglu. Ci ludzie są gotowi promować każdą bzdurę, żeby podtrzymać swoje argumenty, na przykład, że Al Gore i jego kumple zarabiają i robią karierę na zmianach klimatu. Naukowcy odpowiadają ostrożnie sformułowanymi prognozami. Z tego powodu do końca 2050 roku temperatura wzrośnie od 1,4 do 2,6 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo tego scenariusza wynosi około 90%. Nie chcę już słuchać tej historii. Dlatego naukowcy mają trudne zadanie do wykonania. Łatwiej opowiedzieć historię, gdy można fantazjować i nie trzeba trzymać się faktu. Zmiany klimatu są jak Armagedon. Tylko, że zamiast gigantycznej, spadającej asteroidy grozi nam niewidoczny, pozbawiony zapachu gaz. A zamiast natychmiastowego zniszczenia planety czeka nas trwające przez dziesięciolecia podgrzewanie. O ile nasze mózgi radzą sobie ze zrozumieniem konkretnego, bliskiego niebezpieczeństwa, to zawodzą w konfrontacji z długoterminowymi zagrożeniami. Dlatego właśnie istnieją rządy. Powinny działać w naszym interesie, zwłaszcza w przypadku długoterminowych i złożonych zagrożeń. W 2012 roku australijski rząd wprowadził podatek węglowy. Wydawało się, że wszystko działa sprawnie, emisje spadły, ale w 2013 rząd unieważnił ten podatek. To pierwszy rząd, który zrobił coś takiego. Moje pytanie brzmi, dlaczego? Za miesiąc odbywa się spotkanie światowych przywódców w sprawie zmian klimatu. Może wybierzesz się w podróż i zapytasz ich osobiście. Jeśli jesteś w wieku między 13 a 21 rokiem życia, możesz też umieścić własne wystąpienie na podanej stronie internetowej, zadając pytanie, dlaczego tak lub dlaczego nie. Dlaczego zlikwidowaliście podatek węglowy? Czemu nie podwyższycie cen węgla? Prawdziwy powód, dla którego uważam zmiany klimatu za nudne, polega na tym, że mam ich świadomość. Naukowcy jasno zdefiniowali problem, rozwiązania są oczywiste, ale nie wprowadza się ich w życie. Więc jeśli myślisz podobnie, może czas, żebyśmy razem wzięli się do roboty i uczynili temat zmian klimatu bardziej interesującym? To wideo jest sponsorowane przez projekt Al Gore'a. Otworzyło mi ono oczy, bo naprawdę myślałem, że wszyscy zdają sobie sprawę z faktów, a jednak tak nie jest. Może zatem powinniśmy poświęcić więcej czasu na edukowanie ludzi wokół nas.